Cześć, witajcie, jesteśmy w Kareta Beach na Zakynthos. Teraz pokażę Wam, jak zaprogramować właśnie taki safe. Jak ja tu przyjechałem, safe był ustawiony na taką kombinację 1, 2, 3, 4, A. Zielone światełko się świeci, przekręcamy tutaj tą korbkę i teraz safe jest zamknięty. Jak chcemy otworzyć, znowu 1, 2, 3, 4, A, odkręcamy, safe jest otwarty. I teraz pokażę Wam, jak zaprogramować go według własnego kodu. Tutaj z tyłu jest taki przycisk, mam nadzieję, że go będzie widać. Ten przycisk na chwileczkę tylko przytrzymujemy, świeci się żółte światełko i teraz wpisujemy swój kod, na przykład 1, 2, 1, 2 i A. Teraz musimy powtórzyć jeszcze raz ten nasz kod, czyli 1, 2, 1, 2 i wciskamy A i mamy safe zamknięty. Czekamy, aż zgaśnie to światełko zielone. O, safe jest zamknięty. Teraz ponownie, żeby go otworzyć, kombinacja 1, 2, 1, 2, A i otwieramy safe. Jak widzicie, programowanie jest bardzo proste. Teraz, żeby wrócić do tych ustawień fabrycznych, czy powiedzmy takich, które nam tutaj obsługa hotelu zostawia ten safe, czyli ponownie wciskam ten guziczek z tyłu, świeci się żółta lampka. I teraz wpisuję kombinację 1, 2, 3, 4, A. Dobra. Jest zaprogramowane. Teraz potwierdzam jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, A. Jak widzicie, zielona lampka, dioda się świeci. Przekręcam safe. I safe jest znowu ustawiony do tych ustawień fabrycznych. 1, 2, 3, 4, A. I otwieram safe. Safe jest otwarty. Dzięki za obejrzenie filmiku. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.